wyborach samorządowych kołobrzeżanie zdecydowali, że urząd prezydenta nadal będzie obejmować Anna Mieczkowska. To pierwszy prezydent wybrany w pierwszej turze. Na Annę Mieczkowską zagłosowało blisko 65% mieszkańców. Zwycięzcą wyborów do Rady Miasta został Komitet Wyborczy Wyborców Tak dla Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej. Zdobył on aż 14 mandatów. Na drugim miejscu znalazła się centroprawica z 4 mandatami. Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Woźniaka zdobył 3 mandaty. Dzisiaj podczas pierwszego posiedzenia nowej kadencji Rady Miasta odbyło się uroczyste ślubowanie radnych oraz prezydenta. Zaczynamy pisać nowy rozdział historii naszego miasta, mówiła Anna Mieczkowska. Czy będzie to dobry czas dla Kołobrzegu, zależy od nas tu obecnych na tej sali. Będzie to czas wypełniony wydarzeniami, projektami i różnymi zdarzeniami, na które będziemy mieli wpływ i które będą doprowadzały do dalszego dynamicznego rozwoju naszego miasta. Wszyscy mamy realny wpływ. I chciałabym dzisiaj, w tym ważnym dla nas dniu, ważnym, bo jest to święto demokracji, ważnym dniu, kiedy złożyliśmy ślubowanie na sztandar naszego miasta, zwrócić się do wszystkich Państwa radnych. Niezależnie od tego, w jakim klubie zasiadacie, niezależnie od tego, jakie prezentujecie poglądy polityczne, chciałabym wszystkich Państwa zaprosić do współpracy i pracy na rzecz Kołobrzegu. Szanowni Państwo, pracujmy razem po to, by nasze miasto dalej rozwijało się. Po to, byśmy razem kreowali przyszłość naszego miasta. Od nas to w dużej mierze zależy. Moje drzwi są wciąż otwarte dla tych wszystkich, którzy chcą razem ze mną pracować na rzecz Kołobrzegu. Rada Miasta wybrała prezydium. Bogdan Błaszczyk ponownie został wybrany na przewodniczącego Rady Miasta. Jego kandydatura została zgłoszona przez klub Tak dla Kołobrzegu oraz wspólnotę samorządową. Za Bogdanem Błaszczykiem podczas tajnego głosowania zagłosowało 20 radnych. Jeden głos był przeciwny. Wiceprzewodniczącymi zostali Kamil Barwinek oraz Przemysław Kiełkowski.